Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 82 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 51, wersety od 12 do 21. Stwórz, O Boże, we mnie serce czyste. I odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza, i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia, i wzmocnij mnie duchem ochoczym. Chcę nieprawych nauczać dróg Twoich, i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. Od krwi uwolnij mnie, Boże mój Zbawco, niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość. Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci. Odbuduj mury Jeruzalem. Wtedy będą ci się podobać ofiary zgodne z prawem, dary i całopalenia. Wtedy będą składać cielce na twoim ołtarzu. Rozdziały od 6 do dziewiątego księgi sędziów opisują historię Gedeona, jednego z najbardziej znanych sędziów Izraela oraz jego walkę z Madianitami i konsekwencje jego rządów oraz działań jego syna Abimeleka. Spektakularne zwycięstwo Gedeona ukazuje wszechmoc Boga oraz potęgę Jego ramienia w obronie tych, którzy pozostają Jemu wierni. Izraelici znów czynili to, co złe w oczach Pana i Pan wydał ich na siedem lat w ręce Madianitów. A ręka Madianitów uciskała Izraela, Także przed Madianitami Izraelici kopali sobie w górach schronienia, jaskinie i miejsca obronne. Zdarzało się, że ledwie Izraelici coś zasiali, przychodzili Madianici i Amalekici oraz lud od wschodu słońca i napadali na nich, a rozbijając obozy naprzeciwko nich, niszczyli plony ziemi aż ku granicom Gazy. Nie pozostawiali Izraelowi żadnych środków do życia. Ani owiec, ani wołów, ani osłów. Zjawiali się bowiem wraz ze stadami i namiotami, a przychodzili tak tłumnie jak szarańcza. Liczba ich i wielbłądów była niezwykle wielka. Tak wpadali do kraju, aby go pustoszyć. Madianici wtrącili więc Izraela w wielką nędzę. Poczęli zatem Izraelici wołać do Pana. A gdy Izraelici wołali do Pana z powodu Madianitów, Pan wysłał do Izraelitów proroka, który im rzekł: To mówi Pan, Bóg Izraela. Oto ja was wyprowadziłem z Egiptu, i ja was wywiodłem z domu niewoli. Ja was wybawiłem z rąk Egipcjan i z rąk tych wszystkich, którzy was uciskali. Ja ich przepędziłem sprzed was, i ja wam dałem ich kraj. Powiedziałem wam: Ja jestem Pan, Bóg wasz. Nie oddawajcie czci bogom Amorytów, których kraj zamieszkujecie, lecz wy nie usłuchaliście mego głosu. A oto przyszedł Anioł Pański i usiadł pod Terebintem w Ofra, które należało do Joasza z rodu Abiezera. Gedeon, syn jego, młócił zboże w tłoczni, aby je ukryć przed Madianitami. I ukazał mu się Anioł Pański. Pan jest z tobą, rzekł mu, dzielny wojowniku. Odpowiedział mu Gedeon: Wybacz, panie mój, jeżeli pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co się nam przydarza? Gdzie są te wszystkie dziwy, o których opowiadają nam ojcowie nasi, mówiąc: Czyż pan nie wywiódł nas z Egiptu? A oto teraz pan nas opuścił i oddał nas w ręce Madianitów. Pan zaś zwrócił się ku niemu i rzekł do niego. Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z rąk Madianitów. Czyż nie ja ciebie posyłam? Wybacz, panie mój, odpowiedział mu. Jakże wybawię Izraela? Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Manassesa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca. Pan mu odpowiedział: Ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Madianitów, jakby to był jeden mąż. Odrzekł mu na to. Jeżeli darzysz mnie życzliwością, daj mi jakiś znak, że to Ty mówisz ze mną. Nie oddalaj się stąd, proszę Cię, aż wrócę do Ciebie. Przyniosę moją ofiarę i położę ją przed Tobą. A on na to: Poczekam tu, aż wrócisz. Gedeon, oddaliwszy się, przygotował koźle ze stada, a z jednej efy mąki chleby. Włożył mięso do kosza, a polewkę wlał do garnuszka i przyniósł to do niego pod terebint i ofiarował. Wówczas rzekł do niego Anioł Pański. Weź mięso i chleby przaśne, połóż je na tej skale, a polewkę rozlej. Tak uczynił. Wówczas Anioł Pański wyciągnął koniec laski, którą trzymał w ręku. Dotknął nią mięsa i chlebów przaśnych i wydobył się ogień ze skały. Strawił on mięso i chleby przaśne. Potem zniknął anioł pański sprzed jego oczu. Zrozumiał Gedeon, że to był anioł pański i rzekł Ach, panie, panie mój, oto anioła pańskiego widziałem twarzą w twarz. Rzekł do niego pan, pokój z tobą, nie bój się niczego, nie umrzesz. Gedeon zbudował tam ołtarz dla pana i nazwał go pan pokój. Ołtarz ten znajduje się jeszcze dzisiaj w Ofra, posiadłości Abiezera. Tej nocy pan rzekł do niego: Weźmiesz młodego cielca z trzody twego ojca i cielca drugiego, siedmioletniego, a zburzysz ołtarz Baala, własność twego ojca, oraz zetniesz Aszerę, która jest obok. Następnie zbudujesz ołtarz dla pana, boga twego, na szczycie tej skały, układając kamienie. Weźmiesz tego drugiego cielca i złożysz z niego ofiarę całopalną, używając drewna ściętej aszery. Wziął więc Gedeon dziesięciu ludzi ze swej służby i uczynił tak, jak mu Pan nakazał. Ponieważ jednak bał się rodu swego ojca i mieszkańców miasta, nie uczynił tego za dnia, ale w nocy. A oto kiedy o świcie wstali mieszkańcy miasta. Ujrzeli rozwalony ołtarz Baala, wyciętą Aszerę i cielca złożonego w ofierze całopalnej na zbudowanym ołtarzu. Mówili więc jeden do drugiego: Któż to uczynił? Szukali więc, badali i orzekli: Uczynił to Gedeon, syn Joasza. Następnie rzekli mieszkańcy miasta do Joasza: Wyprowadź swego syna. Niech umrze, gdyż zburzył ołtarz Baala i wyciął Aszerę, która była obok niego. Na to Joasz odpowiedział wszystkim, którzy go otaczali: Czyż do was należy bronić Baala? Czyż to wy macie mu przychodzić z pomocą? Ktokolwiek broni Baala, winien umrzeć jeszcze tego rana. Jeśli on jest bogiem, niech sam wywrze zemstę na tym, który zburzył jego ołtarz. I od tego dnia nazwano Gedeona Jerubbaal, mówiąc: Niech Baal z nim walczy, bo zburzył jego ołtarz. Potem zebrali się wszyscy Madianici i Amalekici oraz lud ze wschodu, a przeprawiwszy się przez Jordan, rozbili obóz w Dolinie Izrael. Ale duch Pana ogarnął Gedeona, który zatrąbił wróg i zgromadził przy sobie ród Abiezera. Wysłał też gońców do całego pokolenia Manassesa, które również zgromadziło się przy nim, a następnie wysłał gońców do pokolenia Asera, Zabulona i Neftalego, które wyruszyły, aby się z nim połączyć. Rzekł więc Gedeon do Boga: Jeżeli naprawdę chcesz przeze mnie wybawić Izraela, jak to powiedziałeś, pozwól, że położę runo wełny na klepisku. Jeżeli rosa opadnie tylko na runo, a cała ziemia dokoła będzie sucha, będę wiedział, że wybawisz Izraela przeze mnie, jak powiedziałeś. Tak uczynił. Kiedy rano wstał i ścisnął wilgotne runo, wycisnął z runa pełną czaszę wody. I rzekł Gedeon do Boga: Nie gniewaj się na mnie, jeżeli przemówię jeszcze raz do ciebie. Pozwól, że jeszcze raz powtórzę doświadczenie z runem: Niech rano będzie suche, tylko samo runo, a na ziemi dokoła niech będzie rosa. I Bóg sprawił to tej nocy: Samo runo pozostało suche a na ziemi była rosa. Wstał więc o świcie Jerubal, czyli Gedeon, wraz z całym zgromadzonym ludem i rozbił obóz u źródeł Harod. Obozowisko Madianitów leżało na północ od pagórka More w dolinie. Pan rzekł do Gedeona, zbyt liczny jest lud przy tobie, my w jego ręce wydał Madianitów, gdyż Izrael mógłby przywłaszczyć sobie chwałę z pominięciem mnie i mówić – Moja ręka wybawiła mnie. Wobec tego, tak wołaj do uszu ludu: Ten, który się boi i drży, niech zawróci ku górze Gilead i schroni się. Tak więc odeszło z ludu dwadzieścia dwa tysiące, a pozostało dziesięć tysięcy. Rzekł pan do Gedeona: Jeszcze zbyt liczny jest lud. Zaprowadź go nad wodę, gdzie ci go wypróbuję. Będzie tak. O którym powiem, ten pójdzie z tobą, on pójdzie z tobą. O którym zaś powiem, ten nie pójdzie z tobą, on nie pójdzie. Zaprowadził więc lud nad wodę, a pan rzekł do Gedeona: Wszystkich, którzy będą wodę chłeptać językiem, podobnie jak pies, pozostawisz po jednej stronie, a tych wszystkich, którzy przy piciu uklękną, pozostawisz po drugiej stronie. Liczba tych, którzy chłeptali z ręki podnoszonej do ust, wynosiła trzystu mężów. Wszyscy oni pijąc, zginali kolana. Rzekł wówczas Pan do Gedeona. Przy pomocy tych trzystu mężów, którzy chłeptali wodę językiem, wybawię was i w ręce twoje wydam Madianitów. Wszyscy inni mężowie niech wracają do siebie. Lud wziął ze sobą żywność i rogi. A Gedeon odesłał mężów izraelskich, każdego do jego namiotu, z wyjątkiem owych trzystu mężów. A obóz Madianitów znajdował się w dolinie poniżej jego stanowiska. W tejże nocy pan przemówił do niego: Wstań, a idź do obozu, bo wydałem go w twoje ręce. Jeżeli się boisz iść sam, udaj się do obozu z twoim sługą, Purą, usłyszysz, co oni mówią. Wzmocnią się potem twoje ręce i ruszysz na obóz. Zszedł więc on i sługa jego, pura, aż do krańca przednich straży obozu. Madianici, Amalekici i cały lud ze wschodu leżeli w dolinie, zebrani tak licznie jak szarańcza. Wielbłądów ich było bez liku, jak piasku nad brzegiem morskim. Gdy Gedeon przybliżył się do tego miejsca, właśnie pewien mąż opowiadał swemu towarzyszowi sen. Mówił on. Oto miałem sen. Zdawało mi się, że Bochen chleba jęczmiennego przytoczył się do obozu Madianitów, dosięgnął namiotu, uderzył w niego, powodując upadek, wywrócił go do góry dnem, także namiot upadł. Odpowiedział mu jego towarzysz, mówiąc: Nie może to być nic innego, jak miecz Gedeona, syna Joasza Izraelity. Bóg w jego ręce wydał Madianitów i cały obóz. Kiedy Gedeon usłyszał opowiadanie o śnie i jego wyjaśnienie, oddał pokłon Bogu, a wróciwszy do obozu izraelskiego rzekł Powstańcie! Oto Pan wydał w ręce wasze obóz Madianitów. Wówczas Gedeon podzielił owych trzystu mężów na trzy chówce. Dał każdemu z nich do ręki rogi i puste dzbany, a w nich pochodnie. Patrzcie na mnie, rzekł im, i czyńcie to samo, co ja. Oto ja dojdę do krańca obozu, a co ja będę czynić i wyczyńcie. Gdy zatrąbie wróg ja i wszyscy, którzy są ze mną, wówczas i wy zatrąbicie wrogi koła obozu i będziecie wołać za pana i za Gedeona. Gedeon i stu mężów, którzy mu towarzyszyli, doszli do krańca obozu w chwili, gdy tuż po zmianie następowało czuwanie środkowej Straży Nocnej. Zatrąbili wrogi i potłukli dzbany, które trzymali w rękach. Natychmiast zatrąbiły wrogi także owe trzy i potłukły dzbany. Wziąwszy zaś w lewą rękę pochodnie, a w prawą rogi, aby na nich trąbić, wołali: Za pana i za Gedeona! I przystanęli, każdy na swoim miejscu, dokoła obozu. Powstali wtedy wszyscy w obozie, poczęli krzyczeć i uciekać podczas gdy owych trzystu mężów trąbiło na rogach, pan sprawił, że w całym obozie jeden przeciw drugiemu skierował miecz. Obóz uciekł do ku Kusartan, aż do granicy Abel Mechola, obok Tabbat. Zebrali się mężowie Izraelscy z pokolenia Neftalego, Asera i z całego pokolenia Manassesa i urządzili pościg za Madianitami. Gedeon rozesłał gońców do wszystkich gór efraimskich, by powiedzieli Zejdźcie na spotkanie z Madianitami i zajmujcie przed nimi wszystkie źródła wodne aż do Betbara i Jordanu. Zebrali się więc wszyscy mężowie Efraima i zajęli źródła wodne aż do Betbara i Jordanu. Ujęli przy tym dwóch dowódców madianickich, Oreba i Zeba. Oreba zabili na skalę Oreba, a zeba przytłoczni zeba. Ścigali nadal Madianitów, a głowy Oreba i Zeba przynieśli Gedeonowi za Jordan. Potem rzekli do niego mężowie Efraima: Cóż to za sposób postępowania z nami, że idąc walczyć z Madianitami, nie wezwałeś nas? I bardzo się z nim spierali. Odpowiedział im: Czy teraz uczyniłem coś większego w porównaniu z wami? Czyż nie lepszy jest ostatni zbiór u Efraima niż pierwszy u Abiezera? W wasze ręce wydał Bóg dowódców madianickich, Oreba i Zeba. Cóż więcej mogłem uczynić w porównaniu z wami? Na te słowa uspokoiło się ich oburzenie przeciwko niemu. Potem Gedeon przybył nad Jordan i przeprawił się on sam razem z trzystu mężami, którzy z nim byli. A byli oni znużeni i głodni. Rzekł więc do mieszkańców Sukot: Dajcie proszę po bochenku chleba oddziałowi, który idzie za mną, gdyż jest znużony. A jestem w pościgu za Zebachem i Salmuną, królami madianickimi. Odpowiedzieli mu zwierzchnicy Sukot: Czyż dłoń Zebacha i Salmunny jest już w Twoim ręku, żebyśmy mieli dać chleba Twojemu wojsku? Odpowiedział im Gedeon: Kiedy Pan wyda w ręce moje Zebacha i Salmunne. Wówczas wymłucę ciała wasze cierniami pustyni i ostami. Udał się stamtąd do Penuel i tymi samymi słowami, co poprzednio zwrócił się do jego mieszkańców. Penuelczycy odpowiedzieli mu tak, jak poprzednio mieszkańcy sukot. Penuelczykom odpowiedział podobnie, jak mieszkańcom sukot: Kiedy wrócę w pokoju, zburzę te twierdzę. Zebach i Salmunna byli w Karkor, przy czym wojsko ich liczyło około piętnastu tysięcy mężów. Była to reszta wojska ludu ze wschodu. Liczba poległych dochodziła bowiem do 120 dwudziestu tysięcy dobywających miecza. Drogą mieszkańców namiotów przeszedł Gedeon na wschód od Nobach i Jogbecha i uderzył na obóz, który czuł się bezpiecznie. Zebach i Salmunna uciekli, Lecz on ich dopędził i pojmał obu królów madjanickich, Zebacha i Salmunę, a cały obóz zmusił do ucieczki. Po bitwie wracał Gedeon, syn Joasza, przez wzgórze Hares. Zatrzymawszy młodzieńca spośród mieszkańców Sukot, przepytał go, a on spisał dla niego przywódców Sukot i jego starszych mężów. Udawszy się do mieszkańców Sukot, Gedeon rzekł: Oto Zebach i Salmuna, z powodu których urągaliście mi, mówiąc, Czyż dłoń Zebacha i Salmuny jest już w twoim ręku, byśmy dali chleba twoim znużonym ludziom? Pojmawszy zatem starszych miasta oraz wziąwszy ciernie pustynne i osty, ukarał nimi mieszkańców Sukot. Zburzył ponadto twierdzę Penuel i wybił mieszkańców tego miasta. Następnie zwrócił się do Zebacha i Salmuny. Jacy to byli mężowie, których zabiliście pod taborem? Odpowiedzieli: Podobni do ciebie, każdy z nich miał wygląd syna królewskiego. To byli moi bracia, synowie mojej matki, odpowiedział: Na życie pana, gdybyście ich żywych puścili, nie zabiłbym was. Potem dał rozkaz Jeterowi, pierworodnemu swemu synowi: Wstań, zabij ich. Lecz młodzieniec nie dobył miecza, gdyż się bał. Był bowiem jeszcze chłopcem. Wtedy rzekli Zebach i Salmunna: Wstań ty i wymierz nam cios, gdyż jaki mąż, taka i jego siła. Powstał więc Gedeon i zabił Zebacha i Salmunę, a następnie zabrał pół księżyce wiszące na szyjach ich wielbłądów. W tym czasie mężowie izraelscy rzekli do Gedeona: Panuj nad nami, ty, twój syn i twój wnuk. Ponieważ wybawiłeś nas z rąk Madianitów. Lecz Gedeon im odpowiedział. Nie ja będę panował nad wami, ani też mój syn. Pan będzie panował nad wami. Zwrócił się następnie do nich Gedeon. Mam do was gorącą prośbę. Niech każdy da mi nausznicę ze swego łupu. Pobici mieli bowiem złote nausznice, bo byli Izmaelitami. Chętnie damy, odpowiedzieli. Rozpostarli więc płaszcz i każdy rzucał tam po nausznicy ze swego łupu. Waga złotych nausznic, o które prosił, wynosiła tysiąc 1700 syklów złota, nie licząc półksiężyców, kolczyków i purpury, które nosili królowie madianiccy, ani też nie licząc łańcuszków wiszących na szyjach wielbłądów. Gedeon sprawił z nich efot, który umieścił w miejscowości swojej Ofra. Wszyscy więc Izraelici czcząc go dopuścili się nierządu. To bowiem stało się sidłem dla Gedeona i jego domu. Tak oto Madianici zostali poniżeni wobec Izraelitów i nie podnieśli już więcej głowy. A kraj zaznawał pokoju przez lat czterdzieści, to jest za dni Gedeona. Jerubal, syn Joasza, wrócił i mieszkał w swoim domu. Gedeon miał siedemdziesięciu własnych synów, miał bowiem wiele żon. Jedna z drugorzędnych jego żon, mieszkająca w Sychem, urodziła mu syna, którego nazwał imieniem Abimelek. Po jakimś czasie Gedeon, syn Joasza, umarł w szczęśliwej starości i pochowano go w grobie Joasza, jego ojca, w Ofra-Abiezera. Po śmierci jednak Gedeona, Izraelici znów się odwrócili od pana. Uprawiali nierząd z Baalami i ustanowili Baal Berita swoim bogiem. Izraelici znów nie pamiętali o Panu, Bogu swoim, który ich wybawił z rąk wszystkich wrogów dokoła. Nie okazali też życzliwości domowi Jerubaala Gedeona w zamian za wszystkie dobrodziejstwa, jakie wyświadczył on Izraelowi. Abimelek, syn Jerubaala, udał się do Sychem, do braci swojej matki i tak przemówił do nich, jak również do wszystkich członków rodu swojej matki. Sprawdźcie proszę, by to co mówię dotarło do uszu wszystkich możnych z Sychem. Co będzie dla was lepsze? Czy żeby panowało nad wami siedemdziesięciu mężów, wszyscy synowie Jerubaala, czy byście mieli nad sobą tylko jednego człowieka? Pamiętajcie wszakże, że jestem z waszej kości i waszego ciała. Bracia jego matki opowiadali o nim w ten sam sposób do wszystkich możnych z miasta Sychem, tak że serca ich skłaniały się ku Abimelekowi, bo mówili: to nasz brat. Dali mu ponadto siedemdziesiąt cyklów srebra ze świątyni Baalberita. Abimelek zaś naprzyjmował za nie do swego towarzystwa nicponiów i awanturników, którzy za nim poszli. Udał się też do domu swego ojca w Ofra i na jednym kamieniu wymordował swoich braci, synów Jerubaala, w liczbie siedemdziesięciu mężów. Ocalał tylko Jotam, najmłodszy syn Jerubaala, ponieważ się ukrył. Następnie wszyscy możni miasta Sychem oraz cały gród Millo zgromadzili się i przyszedłszy pod dom, gdzie stała Stela w Sychem, ogłosili Abimeleka królem. Doniesiono o tym Jotamowi, który poszedłszy, stanął na szczycie góry Garizim, a podniósłszy głos, tak do nich wołał: Posłuchajcie mnie, możni sychem, a Bóg usłyszy was także. Zebrały się drzewa, aby namaścić króla nad sobą. Rzekły do oliwki: Króluj nad nami! Odpowiedziała im oliwka. Czyż mam się wyrzec mojej oliwy, która służy czci bogów i ludzi, aby pójść i kołysać się ponad drzewami? Z kolei zwróciły się drzewa do figowca: Chodź ty i króluj nad nami! odpowiedział im figowiec: Czyż mam się wyrzec mojej słodyczy i wybornego mego owocu, aby pójść i kołysać się ponad drzewami? Następnie rzekły drzewa do krzewu winnego. Chodź ty i króluj nad nami. Krzew winny im odpowiedział. Czyż mam się wyrzec mojego soku rozweselającego bogów i ludzi, aby pójść i kołysać się ponad drzewami? Wówczas rzekły wszystkie drzewa do krzewu cierniowego: Chodź ty i króluj nad nami. Odpowiedział krzew cierniowy drzewom: Jeśli naprawdę chcecie mnie namaścić na króla, chodźcie i odpoczywajcie w moim cieniu. A jeśli nie, niech ogień wyjdzie z krzewu cierniowego i spali cedry libańskie. A zatem, czy zgodnie z prawdą i prawem postąpiliście obrawszy królem Abimeleka? Czy się dobrze obeszliście z Jerubaalem i jego rodem? Czy doceniliście dobrodziejstwa jego ręki? Oto podczas gdy ojciec mój walczył za was, gdy życie swoje narażał, aby was wybawić z rąk Madianitów, Wy dziś powstaliście przeciwko rodowi mego Ojca. Wyście wymordowali synów Jego siedemdziesięciu mężów na jednym kamieniu. Wy obraliście Abimeleka, syna Jego niewolnicy, na króla nad możnymi z Sychem, dlatego że jest waszym bratem. Jeśli zgodnie z prawdą i prawem postąpiliście dziś względem Jerubbaala Baala i jego rodu, w takim razie radujcie się z Abimeleka. A on niechaj z was się cieszy. Jeśli zaś nie, niech ogień wyjdzie z Abimeleka i pochłonie możnych z sychem i grodu Milo. I niech ogień wyjdzie z możnych sychem i grodu Milo, i niech pochłonie Abimeleka. Potem Jotam uciekł i ukrył się. Udał się do Ber i tam zamieszkał z dala od brata swego Abimeleka. Abimelek sprawował władzę nad Izraelem przez trzy lata. Następnie Bóg zesłał ducha niezgody między Abimelekiem a możnymi z Sychem. I możni z Sychem zbuntowali się przeciwko Abimelekowi po to, by pomszczona została zbrodnia dokonana na siedemdziesięciu synach Jerubaala i aby odpowiedzialność za krew ich spadła na Abimeleka, ich brata, który ich wymordował. I na możnych z Sychem, którzy mu pomagali w zabiciu jego braci. A więc możni z Sychem zrobili zasadzkę na szczycie góry i napadali na każdego, kto przechodził tamtą drogą. Doniesiono o tym Abimelekowi. W dodatku Gaal, syn Ebeda, przyszedł do Sychem w towarzystwie swoich braci i pozyskał sobie zaufanie możnych z Sychem. Wyszedłszy na pole, zrywali winogrona i tłoczyli je, urządzając zabawy. Weszli też do świątyni swoich bogów, gdzie jedli i pili oraz złożyli Abimelekowi. Rzekł też Gal, syn Ebeda: Kimże jest Abimelek, a i czym Sychem, abyśmy mieli mu służyć? Czyż nie jest on synem Jerubala, a Zebul jego urzędnikiem? Służcie raczej ludziom Hamora, ojca Sychem. Dlaczego mielibyśmy służyć jemu? Gdyby mi ktoś dał w ręce ten lud, to usunąłbym Abimeleka. Powiedziałbym do Abimeleka: weź swoje wojsko, a wychodź. Słowa gala, syna Ebeda, usłyszał Zebul, zwierzchnik tego miasta, i uniósł się gniewem. Chytrze wyprawił do Abimeleka posłów z wiadomością. Oto Gaal, syn Ebeda i jego bracia przybyli do Sychem i podburzyli miasto przeciwko Tobie. Wstań wobec tego w nocy Ty i lud, który jest z Tobą, i uczyń zasadzkę w polu. Rankiem, gdy słońce wzejdzie, wstań i uderz na miasto, a gdy On i lud, który z Nim jest, zwróci się przeciwko Tobie, uczyni z Nim to, co potrafi Twoja ręka. Wstał więc Abimelek i jego lud w nocy i w czterech miejscach uczynili zasadzkę przeciwko Sychem. Gdy Gal, syn Ebeda, wyszedł i stanął w bramie miasta, wyszedł też i Abimelek z zasadzki wraz ze swym ludem. Gal, ujrzawszy lud, zwrócił się do Zebula. – Oto jacyś ludzie schodzą ze szczytu góry – odpowiedział mu Zebul. – To cień góry, a ty go bierzesz za ludzi. Powtórnie zwrócił się Gaal, mówiąc: Oto jacyś ludzie zstępują od strony pępka ziemi, podczas gdy inny oddział idzie drogą od dębu wieszczków. Wtedy rzekł Zebul do niego: Gdzież są teraz twoje usta, które mówiły, Któż jest Abimelek, abyśmy mieli mu służyć? Czyż to nie ten lud, któremu okazałeś wzgardę? Wyjdź teraz i walcz z nim! Gaal wyszedł na czele możnych z Sychem i rozpoczął bitwę z Abimelekiem. Nacierał na niego Abimelek, gdy tamten przed nim uciekał, i wielu wojowników zginęło w drodze do Bramy. Po tym wypadku pozostał Abimelek w Arum, a Zebul wypędziwszy Gaala i jego braci, zabronił im mieszkać w Sychem. Nazajutrz jednak lud wyszedł na pole, a doniesiono o tym Abimelekowi. Wystąpił więc na czele wojska, podzielił je na trzy chówce i zaczaił się w polu. Widząc lud wychodzący z miasta, uderzył na niego i pobił. Podczas gdy Abimelek i jego chówce uderzyły na niego i stanęły pod bramą miasta, dwa inne chówce napadły na wszystkich tych, którzy byli w polu i pobiły ich. Przez cały ten dzień Abimelek nacierał na miasto. A zdobywszy je, wymordował ludność, która w nim była. Miasto zaś zburzył i porozrzucał na nim sól. Kiedy to usłyszeli możni Migdal Sychem, schronili się do podziemia świątyni Boga Baalberita. Doniesiono Abimelekowi, że tam się schronili wszyscy możni Migdal Sychem. Sam więc Abimelek i cały jego lud udali się na wzgórze Salmon. Zabrał ze sobą siekierę. Uciął gałąź z drzewa, a podniósłszy, włożył sobie na ramiona i rzekł do swego otoczenia: Co zobaczycie, że ja czynię, róbcie szybko za moim przykładem. Wszyscy więc jak jeden mąż, uciąwszy po gałęzi, szli za Abimelekiem i składali je dokoła podziemia. Następnie spalili ogniem podziemie i w ten sposób zginęli tam wszyscy mieszkańcy Migdal-Sychem, mężczyźni i kobiety w liczbie około tysiąca. Następnie ruszył Abimelek na Tebes, oblegał je i zdobył. W środku miasta znajdowała się twierdza dobrze obwarowana, w której znaleźli schronienie wszyscy mężczyźni i kobiety oraz wszyscy możni tego miasta. Zamknęli ją za sobą i weszli na dach twierdzy. Abimelek podszedł pod samą twierdzę i począł ją zdobywać. Kiedy Abimelek zbliżył się do bram twierdzy, chcąc podłożyć pod nią ogień, pewna kobieta zrzuciła na głowę Abimeleka kamień od żaren i rozbiła mu czaszkę. Natychmiast przywołał on swego giermka i rzekł: Dobądź miecza i zabij mnie, aby nie mówiono o mnie, kobieta go zabiła. Przebił go więc giermek mieczem, tak iż umarł. Kiedy mężowie izraelscy spostrzegli, że umarł Abimelek, odeszli każdy do siebie. Oto tak Bóg sprawił, że zło, które Abimelek wyrządził swemu ojcu, zabiwszy siedemdziesięciu swych braci, spadło na niego. Również wszystkie złe czyny mężów z Sychem skierował Bóg na ich głowy. Tak wypełniło się przekleństwo Jotama, syna Jerubala. Dziś przeczytamy kolejny fragment Mowy pożegnalnej Jezusa. Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 15 od wersetu 1 do rozdziału 16, wersetu 4. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. A Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina. A każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, który wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w Nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuje. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które do Was powiedziałem, Sługa nie jest większy od swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i Was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i Wasze będą zachowywać. Ale to wszystko Wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu. Kto mnie nienawidzi, ten i ojca mego nienawidzi. Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i mnie, i ojca mego. Ale to się stało, aby się wypełniło słowo zapisane w ich prawie. Nienawidzili mnie bez powodu. Gdy jednak przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem. Tego jednak nie powiedziałem wam od początku, ponieważ byłem z wami. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok". do usłyszenia.